powiem ci, że ja też mam anomalne zachowanie obrazu. Demony i duchy powstały z czystego ognia bez dymu. Hubert, stój. Są bardzo popularne w ludowej tradycji muzułmańskiej. Pełnią w opowieściach funkcję strażników skarbów, są mieszkańcami ruin, miejsc ponurych i opuszczonych. W 17 surze Koranu czytamy o swoistej licytacji między Ifritem i pobożnym śmiertelnikiem Asafem. Ty! Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy w kolejny piątek. W kolejnej wyprawie. Mamy nadzieję, że spodoba wam się wycieczka do XIX-wiecznego opuszczonego pałacu. Bardzo pięknego swego drogą. Bardzo ciekawa historia. Tak. I mam nadzieję, że spodoba się wam też to, co znaleźliśmy w środku. Albo kogo spotkaliśmy w środku. Bo to było coś nowego. Gdybyście widzieli, że trzęsie się obraz, dlatego że jest zimno i trzęsie mi się ręka. Ale przynajmniej nie pada przez chwilę. Przynajmniej przestało padać, tak, bo jechaliśmy bardzo długo w deszczu. No to w sumie całą drogę. Słuchajcie, zapraszamy na materiał. No i dobrego seansu. I tutaj co możecie zrobić? Ding! Moi drodzy, widzimy się już na materiale. Trochę z partyzanta, bo mała anomalia już przy rozkładaniu sprzętu wystąpiła. Przynajmniej jeśli chodzi o naszą siatkę laserową, mam nadzieję, że GoPro ładnie to też wyhaczyło. Natomiast my standardowo na trybie samolota zaczynamy badanie tego miejsca z czujnikiem K2. I moje pierwsze pytanie jest takie. Czy ktoś tutaj z nami jest? Dziękuję. Czy możesz proszę potwierdzić jeszcze raz, dotykając urządzenia, które trzymam w lewej ręce? Dotknij proszę go jeszcze raz w taki sposób, żeby zaświeciły się na nim lampki. Była tylko, słuchaj, jedna anomalia na K2 i tyle. Ale bardzo ładnie się rozbłysło. Z tym, że to może być błąd, nie? Jeśli mamy tylko jeden raz takie coś, a nie kilka razy. Ja tutaj tylko tak powiem, wszelka anomalia taka częstsza, jeśli chodzi o prąd, raczej nie będę występował z jednego prostego powodu. Tutaj nie ma prądu? W miasteczku. Tak, w ogóle w całym miasteczku nie ma prądu. Taka śmieszna sytuacja, bardzo niefajnie się jechało. Jeśli jesteś z nami w tym miejscu, dotknij proszę urządzenia, które trzymam w lewej ręce. Ani dla tego miejsca, ani dla ciebie nie stanowimy żadnej krzywdy. Ja mam na imię Paweł. A ja jestem Hubert. Przychodzimy tutaj w pokoju. Przychodzimy tutaj z czystą intencją. Chcemy tylko i wyłącznie porozmawiać. Nie jesteśmy tu po to, żeby niszczyć to miejsce. Hubert, stój. Rozumiem, że zrozumiałeś moje przesłanie i moją intencję. Czy w takim razie zechcesz ze mną porozmawiać? Jeśli tak, zapal proszę lampki, które są na tym urządzeniu, tak jak przed chwilą. Drugi raz. I to kto je poszło? Trzy widziałem. Trzy. Piątka. Dziękuję. Rozumiem, że przemieszczasz się po tym miejscu. Jak macham, to nic się nie dzieje. Przed chwilą też była dwójka, tylko jednocześnie chciałem je podnieść lepiej do kamery. Czy zechcesz z nami porozmawiać?
Jeśli zechcesz z nami porozmawiać, rozbłyśnij proszę dla pewności raz jeszcze. Dwójki. Jeśli potrzebujesz energii po to, żeby używać tego urządzenia, możesz pobrać ją z naszych urządzeń. Natomiast nas samych w żaden sposób nie wolno ci dotykać i tej energii z nas pobierać. Co? Wiesz co, ja tak nie do końca, szczerze mówiąc, słucham. Z uwagi na deszcz, po prostu nie chcę... Wiesz co, właśnie chciałem się ciebie zapytać, bo nie wiem, czy to były krople deszczu. Tak? Czy kroki od drewnianej powierzchni. Czyli od góry. Mhm. Od góry po schodach. Słuchajcie, do góry raczej nikt by tutaj nie wszedł. Chociażby z uwagi na to, że... No góra nie jest, że tak powiem, trwała. Zgubiłem ostrość na schodach. Jeśli chcesz nam dać znać o swojej obecności w inny sposób, niż wpływając na to urządzenie, możesz również zepchnąć ze schodów tę piłeczkę, którą tam położyliśmy, lub lekko uderzyć w którąś z tych zielonych piłeczek, wtedy zaczną świecić. Hubert coś zauważył? Słyszał. Słyszał? Aha. A? Co słyszałeś? Słyszę, jakby coś schodziło. No to nie, to jest pociąg. Ale właśnie przeleciał obok nas luft mysza. Czy mogę prosić cię o odpowiedź? Czy jesteś kobietą? Jeśli tak, dotknij tego urządzenia lub sprawdź, żeby zaświeciło. Czy jesteś mężczyzną? Przed chwilą bardzo ładnie zaświeciło, nie? Mhm. Tylko teraz pytanie, czy to było od razu odpowiedź na moje pierwsze pytanie, że jest kobietą? Nie sądzę, żeby odpowiedziało ci przed zadanym pytaniem. Uwaga, teraz ja przechodzę przez siatkę, żeby nikt się nie złapał. To ja. Dobry. Nie siedź tam proszę w siatę. Ty! Teraz co słyszałem? Powiedz mi, jakbyś opisał te kropki? Takie bardzo delikatne. Takie kobiece. Pyk. No. Jakby dlatego bardzo delikatnie stąpała. Czy jesteś kobietą? Jeśli jesteś kobietą, dotknij proszę urządzenia lub wpłyń na urządzenie, które trzymam w mojej lewej ręce. Chcielibyśmy wiedzieć, jeśli oczywiście się na to zgadzasz, z kim rozmawiamy lub kogo słyszymy. IMF jak na razie, słuchajcie, bardzo spokojnie. Tak. Czy uznajemy to jako dowód IMF? Trzeba użyć innych... Czy możesz proszę zrobić to jeszcze raz? Rozumiem, że uważasz, że pierwsza lampka to jest odpowiedź na tak. Dobrze myślę? Czy zaświecenie tego urządzenia to jest odpowiedź na tak? Powiem ci, to było fajne. Miałem jedynkę, w sensie dwójkę. Dwójka. Nie odpowiedziała, ale był taki moment, że ostrość w ogóle mi umarła. Ciekawe. Oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, będzie dużo dźwięków.
chociażby z uwagi na padający deszcz, który przecieka przez dziurawy dach. Jego brak. Tak. Ale troszkę powiem. Się uspokoiło, no. Zadam jeszcze jedno pytanie, jak można się wydaje MF-kę. Okej. No. Czy ty sprawiasz, że cała nasza siatka laserowa, te zielone światełka na ścianie, mrugają i migoczą? Też to widzisz? Takie migotliwość tych... Wiesz co, ja to nagrywam. Właśnie dlatego też przykucnąłem, żeby złapać lepszą stabilizację. Wiesz co, masz rację, one błyszczą. Dziwne. W ogóle tutaj jak masz kubkę przy naszej kuleczce, nie? No. Ona mieni się jak choinka z daleka od święta. Dosłownie. Faktycznie. Rozumiem, że stoisz przy naszej siatce laserowej w miejscu obok zielonej kulki. Jeśli lekko ją stukniesz, zaświeci na czerwono. Czy możemy cię o to prosić? Jeśli dobrze rozumiem odgłosy natury i odgłosy tego miejsca, to przed chwilą to nie był deszcz. Czy mogę cię prosić, abyś na nasze pytanie odpowiedziała stuknięciem w drewno? Tym, po którym chodzisz, tak jak ciebie słyszymy, żebyś zrobiła dokładnie to samo. Czyli jesteś nad nami, tak? Słyszysz te stuknięcia? Jeśli w taki sposób łatwiej ci się z nami komunikować, możemy się umówić, że jedno stuknięcie znaczy tak, dwa stuknięcia znaczą nie. Czy rozumiesz? Jedno. Rozumiesz. Czyli rozumiem, że chcesz pozostać w ukryciu, tam gdzie jesteś. Ty teraz słyszałem. Nie odpowiadałem, może dlatego było drugie stuknięcie. Mam nadzieję, że to będzie dobrze słychać. Natomiast są dwa źródła stuknięć. Jedno, słuchajcie, jest tutaj nad Hubertem, tutaj do góry. Drugie jest tam. Tam, gdzie wskazuje siatka. Także bardzo się cieszę w ogóle, że mamy GoPro ustawione na siatkę. Jeśli będzie anomalia, której my nie zauważymy, to będzie widoczna na GoPro, tak? Że stuknięcia po mojej stronie są w momencie, kiedy ja zadaję pytanie. A stuknięcia po tamtej, kiedy ja je zadaję. Czy tak jest naprawdę? Odpowiadasz nam jakby indywidualnie? To był deszcz. Tam. I słyszałem jakby tak, nie? Więc... Moi drodzy, wstęp jest za nami, czyli pierwsze rozeznanie. Przechodzimy teraz do Spirit Boxa. Czy te trzy szybkie stuknięcia, które przed chwilą usłyszałem, były przypadkowe? Ty, w ogóle jakby kroki były. Tak, były przypadkowe. Było jedno stuknięcie. Ale ja w ogóle stamtąd kroki słyszałem. Kroki tam. To może podejdźmy tam, co? Czy zgadzasz się na to, żebyśmy podeszli? Nie ma odpowiedzi, ale dalej słyszę tam kroki.
podnieś proszę troszkę lampę. Jednak zanim włączymy Spirit Boxa, pójdziemy może to szybko troszkę zweryfikować, co? Uważaj, bo to jest dziura po lewej. Przemieszczamy się teraz w stronę, z której dochodziły kroki. Kroki dochodziły stąd. Powiesz, nie chcę iść po całych drzwiach. Chodź, chodź. Bo ja bez światła nic nie widzę. Stąd, nie? Słuchajcie, gdybyście chcieli wiedzieć, to i w ocenie mojej, i w ocenie Huberta, a trochę takich miejsc już żeśmy zwiedzili, te kroki są bardzo delikatne. Na zasadzie jakby ktoś delikatnymi nogami stąpał. Uważaj na te kafelki, bo są śliskie. Już się nauczyłem tego. Świeć mi w telefon lampą. Już ustawiam w dół. Okay. Znowu z lewej. Tak jakby poruszała się w koło nas. Do góry. Stuknięcie to nie był na pewno deszcz. Okej. Okay. Ciekawie. Trzy stuknięcia słyszałem. Jeśli spróbujesz się do nas odezwać, usłyszymy cię za pomocą tego urządzenia, które trzymam w prawej ręce. Którą? Umrzesz? Albo umrzesz. W tym miejscu nie powiedziałem żadnego kłamstwa. Zamknij drzwi. Albo coś drzwi. Jeśli się z nami bawisz, czy próbujesz bawić, naprawdę nie przychodzimy w złej intencji. Coś męski głos. To może nie być kobieta, ale mężczyzna, bo to jest trzeci raz, kiedy słyszę męski głos na Spirit Boxa. Przejdźmy może jeszcze raz do tej celi, ale powolutku. Czy jest jakieś pomieszczenie, w którym chciałbyś z nami porozmawiać? Południe. Posiedź. No już tam. Czy zechcesz nam udzielić wywiadu? Wywiad to nie zdradzanie tajemnic. Wywiad to opowieść o sobie. Proszę, 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 proszę.
Widzę. Ja mam. Patrzcie to. Hubert jest rozmazany. Za nami? Chyba tak. Czy zostaliście tutaj na ziemi i potrzebujecie naszej modlitwy? Jeśli tak... Słyszałeś to? Tak. Kobiecy głos to był. Czyli potrzebujecie naszej modlitwy, żeby stąd odejść, tak? Za nami. Módl się za nami. Wiesz, co to może oznaczać? Że to używa tych urządzeń za każdym razem, jak nas tutaj nie ma. Co się dzieje z laserem? Po... To był chyba pan Mateusz M. Czyli rozumiem, że chcecie, żebyśmy się za was pomodlili o to, żebyście stąd odeszli. Bóg zapłać. Słyszałeś, jakie to było wyraźne? I to nie był głos radiowy, bo był za bardzo przerywany. Co to są za odpowiedzi? Jesteście przywiązani do tego miejsca, tak? Zaraz. I coś jeszcze. Jeśli... Patrz! A idź stąd! Chyba słyszałem, zatrzymaj się. Pod twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Wieczny odpoczynek racz tym przebywającym w tym miejscu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Święta Maryjo, Boża Matko, wyproś tym duszom wieczne odpocznienie. Widziałem. Tego lasera praktycznie nie było. To była forma podziękowania za modlitwę? Jeżeli ktoś by pytał, na to kulkę świecącą w tamtym miejscu nie może padać nic, nie może nic spadać. Tak, ani wiatr, ona ani jest deszcz. Schowana pod cegiełką. Aha, patrz. Widzę. Czyli to było podziękowanie. I kiedy ta piłka się zaświeciła, to straciłem ostrość. Dokładnie w tym samym momencie. Ale w każdym razie. Zejdźmy trochę do tyłu. Ja włączę dyktafon. Spróbujemy uzyskać jeszcze jakąś odpowiedź, może na dyktafonie. Włączymy Spirit Talkera, użyjemy różdżek i odejdziemy. Jest laser? Świeci, delikatnie bardzo, ale świeci. Jeszcze go widzę.
sobie pozwolę stanąć tutaj, bo ten laser faktycznie się skończył. Hubert? Hubert robi test lasera. Świeżutkie baterie. Ja je naprawdę dzisiaj przed wyjściem zakładałem, słuchaj. Jestem w stanie mnie spojrzeć, tak słabo świeci. Dobrze, chwilę. Wrzuć go w tylnią kieszeń, żebyśmy go nie zgubili. Kolejny raz. Ja go będę trzymał w ręku i dalej świeci światełko. Ja muszę stanąć w innym miejscu, bo tu jest wiatr. A mam. Pozwolę sobie przejść tu. Czy chcesz z nami rozmawiać teraz za pomocą tej piłeczki? Jeśli tak, to proszę zapal ją jeszcze raz. Czy... O kurde. Tak jakby coś się za mną ruszyło w tym momencie. Daj tu za światło, chodź. Dokładnie tu, w tym pomieszczeniu. Tak jakby coś przeszło po tej folii. Piłka znowu świeci. Widzę. Tego aktualnie nie widzicie. Będę widzieć, bo GoPro. A tak. Jak tylko stanąłem w tym miejscu, słyszałem folię. Jakby coś po niej, ktoś po niej przeszedł. Zacznę piłkę. Widzę. Nie tak. Muszę tak, nie? Okej. Okay. Potrzebuję też światła. Darek, specjalnie dla ciebie aplikacja Spirit Talker wróciła. Tak. Działa. Jesteśmy on. Czy wciąż jesteście z nami? Tak. Czy to was cały czas słyszymy chodzących wkoło nas? Tak. Ile was tutaj jest? Za każdą osobę, duszę, istotę, która się tutaj znajduje, wskaż na tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest was tutaj pięcioro. Dobrze zrozumiałem. Dzieci słuchają. Czy te ciche kroki, bardzo delikatne, które słyszeliśmy, to były biegające dzieci? Ile jest tutaj dusz dzieci? Wskaż za każdą na tak. Raz, dwa, jest tutaj dwoje dzieci i trzech dorosłych. Dobrze rozumiem? Czy każda z tych pięciu istot, która tutaj jest, to dusze zmarłych ludzi? Czy któraś z istot, która tutaj jest, to istoty nie wywodzące się od człowieka? Czy zostałyście zabite w tym miejscu? Czy wy wszyscy zginęliście w tym miejscu? Czy były to czasy wojenne? Czy były to czasy I wojny światowej? Nawiedzająca obecność czai się. Czy były to czasy II wojny światowej? Cud.
Niepokojąca obecność. Czy oprócz waszej piątki jest tutaj lub czai się tutaj jeszcze inna istota, która może was lub nas skrzywdzić? Czy ta istota może fizycznie zrobić nam krzywdę? Czy ta istota może doprowadzić do naszej fizycznej krzywdy? Czy nie jesteście pewni swojej odpowiedzi? Stuknięcie nad nami. Czy ta istota jest teraz w tym pałacyku? Czy możesz wskazać... Filmowanie. Tak, filmujemy cały ten materiał. Czy ta istota... Szkoda, że nie masz termometru. Mega zimno się zrobiło. Mi przynajmniej. Czy możesz wskazać miejsce, w którym znajduje się ta istota? Czy ta istota bawi się naszą kulką? Czy jest to demon? Nie jesteście pewne, jaka to dokładnie istota? Czy jest to dżin? Dżin to wcale nie jest taka istota... nie jest taka istota odległa. Poza tym... Tak. Poza tym warto tutaj powiedzieć, że dżiny uwielbiają elektronikę i energię wynikającą z elektroniki. Czyli rozumiem, że jest to istota podobna do anioła, która nie jest jednocześnie tak zła jak demon. Czy jest to istota kapryśna? Spójrz, jestem tutaj. Wskaż mi, w które miejsce mam spojrzeć. Rozumiem, że powiedziałeś, że jesteś tutaj, czyli jesteś tutaj przy tej czerwonej kulce. To była pierwsza odpowiedź Gina na naszych urządzeniach? Czy jesteś Ginem, który broni tego miejsca lub tych dusz? Czy masz świadomość, że przychodzimy tutaj w pokoju? Czy chcesz nam zrobić krzywdę? Kamerka zaświeciła. Tak? Mhm. Tylko na piątkę. Odpowiedz proszę w imieniu Allaha. Czy chcesz nam zrobić krzywdę? Nie. Potencjał. Uważasz, że mamy potencjał? Ale potencjał do czego? Bo nie rozumiemy twojej odpowiedzi. To nie jest tak, nie wiem. Czy możesz ją w jakiś sposób rozwinąć? Czy to ty jesteś aniołem śmierci, z którym rozmawialiśmy już wcześniej? Czy wiesz o tym, że z takim aniołem żeśmy rozmawiali? Tak. Czy jako dżin... Ukrywamy się tutaj. Ukrywacie się tutaj przed jeszcze większym złem? Słuchajcie, gdybyśmy... Czy w imię Jahwe, w imię Allaha, w imię Chrystusa możesz odpowiedzieć, biorąc Dżibrila za świadka, czy jesteś dżinem Allaha? Proszę cię o odpowiedź.
Czy bronisz tych dusz, które tutaj są? Czy gdyby była konieczność i nas wziąłbyś teraz w obronę? Dżiny nie są dobre i złe, tak jak my mamy podział na demony i anioły. Dżiny to dżiny. I według... Analizować. Co robię? Analizuję jego naturę. Jeśli będziesz się z czymś zgadzał, możesz śmiało potwierdzać. I według tego, co mówi nauka koraniczna, czy wynikająca z Koranu, to każdy z nas przy urodzeniu ma swego dżina. I my ich nazywamy ogółem aniołami, czyli anioła stróża. Natomiast są inne dżiny na świecie i te potrafią być kapryśne. Czyli albo szkodzić człowiekowi, albo pomagać człowiekowi. Nie wiem, czy zauważyłeś, no cały twój wywód cały czas jest tak. Rozumiem, że się ze mną zgadzasz. Dziękuję, no ty znasz ten świat trochę lepiej niż ja. Myślę, niż jakikolwiek człowiek tak naprawdę. Tak, myślę, że tak może być. Czy nasza modlitwa ma wpływ na to, że te dusze będą cierpieć mniej lub osiągną więcej spokoju? Niewinny. Czy jako istota z wyznania islamskiego masz problem z tym, że modliliśmy się modlitwą katolicką? Nie. Czyli to by potwierdzało te nasze wcześniejsze. Rozumiem, że co jakiś czas MF-ka w ogóle rozbłyska, nie? I nagranie też. Rozumiem, że rozmowa z nami nie sprawia ci problemu. Czy uznajesz nas za swoich przyjaciół? Na pewno nie jesteśmy twoimi wrogami, nie chcemy ani dla ciebie, ani dla tych dusz krzywdy. Czy nam wierzysz? Czy nasza modlitwa sprawi, że te dusze będą mniej cierpieć lub odejdą w zaświaty? Czy już odeszły i tylko ty zostałeś z nami rozmawiać? Więc wskaż proszę pałeczkami na tak, czy różdżkami, ile tutaj znajduje się teraz istot. Raz. Biorę Michaila za świadka. Wskaż proszę ile tutaj jest dusz. Raz. Koniec. To był pogański? Czy nasza modlitwa wydaje ci się pogańska? Sara. Zżarło mi 80% baterii. Patrz. 40 minut. Rozumiem, że to ty żywisz się energią z urządzenia nagrywającego Huberta. Tak. Czy mógłbyś proszę przestać to robić, ponieważ może się po prostu wyłączyć? Tak. Lampa też. Była na full. Ładowałem ją 7 godzin, bo zapomniałem. Dwie kropki. Odchodzimy stąd w pokoju. Nie podążaj proszę za nami. Jeśli wybrałeś, żeby tutaj być, zostań proszę tutaj. Czy rozumiesz? Czy pójdziesz za nami? Czy zostaniesz w tym miejscu? Czy jeśli pojawią się nowe dusze, również będziesz ich bronił przed złem? W takim razie dziękujemy za twoją pracę. Broń dusz osób zagubionych. Niech Allah macie w opiece. Niech Bóg macie w swojej opiece. Czy już możemy odejść? Zostań w pokoju. Niech nigdy nie zabraknie ci wody. Zabieramy tę kulkę. Zabieramy to, co nasze. Nic należącego do was nie zabieramy. Zabieramy tylko i wyłącznie nasze rzeczy.
To tak jakby ktoś pytał, nie? Dopiero... Słyszałeś to stuknięcie? Ja stuknę sukną. Standardowo pytanie do Was. Na koniec. Jak wrażenie? Podobało Wam się? Kolejny raz zadziałała kulka, co? Ale jak? Dziwnym trafem to działa. Oczywiście, co fajne? Laser. Laser i kulka i IMF to są dwa niezastąpione narzędzia. Mało tego, okazuje się, że Spirit Talker, ta aplikacja, działa na tyle sprawnie, że faktycznie ta rozmowa była składna. Tak naprawdę odpowiedzi się uzupełniały, przynajmniej tym razem. Jesteśmy również ciekawi, co na tym materiale zostanie znalezione jako EVP, bo tego na razie no nie wiemy, więc nawet nie wiemy, co Wam zapowiedzieć, co skomentować. Tak naprawdę tylko sprawdziliśmy, czy wszystko działa, czy się nagrało. Tak. I mamy takie dziwne wrażenie, że jak zwykle mieliśmy taki mały problem, że laser po dwóch wyprawach przestawał w ogóle świecić, tak ostatnio został wyczerpany do zera. Dzisiaj włożyliśmy nowe baterie i na następnej wyprawie, czyli tej dzisiejszej, już będziemy musieli, po tej w zasadzie wyprawie, będziemy musieli te baterie znowu wymieniać. Czy swoje drogi, tak warto zaznaczyć ten fakt, jak nam wszystko urządzenie elektryczne wyssało z prądu. Tak, i mamy takie spostrzeżenie, że akurat co do Gina, który pojawił się w tym filmie, że ten impuls, który się pojawiał przy hubertowych rozbłyskach światła, o których Hubert powiedział, o tym, że po zadanym pytaniu zabłyszczała IMF i dopiero później zadziałały różdżki, że siła tej odpowiedzi, czy wysłanie wiązki tej odpowiedzi, jakiejś tam, nie wiem nawet jak to ująć, tak żeby to miało ręce i nogi, w zasadzie takiej myśli, powiedzmy, energetycznej, sprawiło, że wszystkie urządzenia zadziałały. Mm-hmm. Chwilowo, bo chwilowo, natomiast no, nie było potrzeby, żeby ten kontakt był dłuższy, po prostu to było na zasadzie skrzyżuj. I ten impuls wychwycił się na IMF, wychwycił się na lampie, wychwycił się na różdżkach. Tak naprawdę każde urządzenie w jakiś sposób reagowało. Bardzo często podczas odpowiedzi traciliśmy obraz, bo się rozmywał. Przy pierwszych fazach, kiedy zadawaliśmy pytania tylko po IMF, obraz praktycznie cały czas świrował na laserze w miejscu, w którym istota mówiła, że jest. Po prostu my tak stwierdziliśmy, że... Co mogę dodać od siebie? Po tych materiałach, które żeśmy wrzucali, publikowali wcześniej, czy będziemy publikować, mam nadzieję, w przyszłości, to nie macie takiego wrażenia, że im istota, czy jej duchowość jest silniejsza, tym jej interakcja jest silniejsza. I do tej pory, jeśli odpowiadało, to odpowiadało na jednym, maksymalnie na dwóch urządzeniach. Tutaj w tym samym momencie zadziałało raz, dwa, trzy, cztery, pięć środków komunikacji. I to były takie momenty, że one działały równocześnie. Więc naszym zdaniem, myślę, że Hubert zaraz potwierdzi, to nie była prosta, zwykła istota, ale istota bardzo potężna. Bardzo. Energetycznie przynajmniej, tak, tak. Nie? I energetycznie jakby... bogata w możliwości, może tak, jeśli, że miała duże, tak, duże pozwolenie, tak, na duże pozwolenie, użycie dużą tej możliwość mocy. W ogóle interakcji, tak, nie? No. Nie rozumiemy, co znaczy słowo, które się pojawiło, o którym też rozmawialiśmy, ale nie umiemy tego sformułowania jakoś wytłumaczyć sobie, co znaczy, że jest potencjał. Mhm. Nie umiemy sobie tego wytłumaczyć. Wiemy, że gdzieś padło, jak weszliśmy, jak zaczęliśmy gdzieś tam rozmawiać, to w naszym kierunku padło przewodnik, i że mamy potencjał, to, czy że jest jakiś potencjał, tego nie, tak ogólnie, tego nie rozumiemy, nie wiemy dokładnie, o co chodzi, natomiast znowu pojawił się gdzieś tam moje pytanie o anioła śmierci, dalej znowu się potwierdziło. Tu jeszcze to tam tak na sam koniec, dla wytrwałych, na sam koniec, informacja a propos tej kuleczki, która tak nam świeciła. Tak, no. Bo to też była dosyć ciekawa historia, ponieważ ja sobie wyszedłem do innego pomieszczenia umieścić inne urządzenia w innym pomieszczeniu, tę kuleczkę na schodach chociażby. Tak. I po powrocie to był taki impuls informacyjny, coś, taki szybki strzał energii,
który mi kazał przenieść piłkę, którą Paweł położył, w miejsce, w którym była bardzo aktywna. Tak, bo ja je rozstawiłem zupełnie, znaczy tę jedną postawiłem w zupełnie innym miejscu i to było po tym, jak Hubert powiedział: ej mordo, zobacz na siatkę, i ta, z tą siatką już zaczęło być coś takiego dziwnego, bo ten laser się rozjaśniał i przygasał, rozjaśniał i przygasał. I ogólnie na nim nie było możliwości utrzymania praktycznie tak. ostrości. I w moich 30 paru FPS-ach, w których nagrywam, tę siatkę widać. Natomiast Hubert nagrywa w ponad 60 FPS-ach, gdzie pojawiają się ruchy, przy tych FPS-ach, to jest myślę wiedza ogólna, pojawiają się ruchy, których nie jest w stanie dostrzec ludzkie oko. Mhm. One są tylko i wyłącznie widoczne na nagraniu, także jego telefon jest pod tym względem wahań siatki, wahań obrazu, anomalii obrazu, jest dużo czulszy. Mhm. Dlatego w większości takich normalnych sytuacji, jeśli nie ma wahań obrazowych, widzicie obraz z mojego telefonu, bo dla 30 tam paru FPS-ów, w których nagrywam, ten obraz jest ładny, płynny i dobry. Natomiast jeśli chodzi o anomalie, łapią się dlatego, że tutaj mamy te 60 chyba 3, nie? 60, równo 60. Aha, bo ty masz, dobra, okej. Okay. 60, że łapią się w 60 FPS-ach, dlatego to te anomalie są, słuchajcie, widoczne. Przynajmniej no to tak... próbkowanie jest dużo częste, no to zawsze są dwie klatki zamiast jednej tak naprawdę, więc to przeskakuje ten obraz szybciej. Tu macie gościa, który wie o tym, czym jest dżin, anioł, jaka jest różnica pomiędzy demonem i skąd się wzięło, że dżiny czy inne byty uważamy za demony. A tu macie gościa, który wie, dlaczego obraz migoczy przy 60 FPS i potrafi wam to przystępnie wytłumaczyć. Także myślę, że tworzymy zgrany duet, nie? Tak. No, także słuchajcie, dla wytrwałych dziękujemy, że byliście z nami. Bardzo się cieszymy, że byliście z nami przy kolejnej wyprawie. Za tydzień nowe wrażenia, nowe miejsce, nowe okoliczności. A w środę słyszymy się na magicznym podcaście. Znowu będziesz miał dużo tematów do mówienia. Tak, myślę, że też na tym podcaście, który będzie wyemitowany po tym filmie, też poruszymy temat tego, czym jest dżin, bo w zasadzie o tym żeśmy nie mówili, ale trochę ten temat, tak 5-10 minut na niego poświęcimy. Warto mi się wytłumaczyć to, tak, jak ktoś nie za bardzo się orientuje tej mitologii, tak. Nazwijmy to. Znaczy, część tej informacji mieliście na filmie, co potwierdziły też różdżki. No, to, że mam rację. Rozwiniemy temat. Ale temat zostanie rozwinięty też, żebyście wiedzieli, dlaczego my w kulturze europejskiej dżiny uważamy jako te złe istoty, którymi oni tak naprawdę nie są. I też innym określeniem dżina, to warto powiedzieć już teraz, jest geniusz. Dlatego no, fajnie, żebyście też posłuchali, jeśli was to interesuje, i dowiedzieli się, czym jest dżin i jaka to jest istota i dlaczego ona jest tak samo istotna jak anioł strów. To tyle naszego pierniczenia na koniec. My spadamy, bo zimno. Bo zimno i ręka mi się coraz bardziej trzęsie, chociaż trzymam ją praktycznie pod bluzą, żeby się nie trzęsła z uwagi na temperaturę. No, to lepiej nam dzisiaj. Tak, ale wysiedliśmy z nagrzanego samochodu po to, żeby szybko to nagrać też i lecieć robić swoje, bo jeszcze mamy podcasty do nagrania i musimy je sobie ładnie nagrać, żebyście wy też mieli co posłuchać. Na przykład marynując grzyby, których u nas nie ma i nawet nie piszcie, że są. Bo nie wierzymy. Bo mi będzie przykro. Tak. Bo dzisiaj byłem i nie było. Nic nie było. Dzisiaj nic nie ma. Ryby nie biorą, grzybów nie ma. W ogóle, a idź pan z taką robotą. Chociaż film jest. I istoty no, fajne. I fajne istoty, tak. Bardzo, bardzo ciekawie było spotkać istotę w ogóle, u której dowiadujemy się z innej kultury. Jeśli myślicie, że jako katolicy nie szanujemy, nie lubimy i w ogóle mamy w poważaniu Koran, wcale tak nie jest. Z każdej księgi płynie mądrość. Pamiętajcie. A tymczasem Borym Lasem, Hubert pachnie ananasem. Au. Mobbing. Jakby żeś to był moim szefem. No. Trzymajcie się. Dobrego wieczoru. Dobrego tygodnia. Cześć. I do zobaczenia.